Witam, ja jestem Venom Lazarus, a to jest Minecraft Przygody w Dziczy. A dzisiejszy odcinek będzie z tych odcinków, co sobie coś budujemy, a raczej to już co zbudowaliśmy, moi drodzy, bo musimy dokończyć budować farmy nasze. Mamy jedną zboża, jest fajnie, super, miodzio, ale potrzebujemy więcej. Ja już się przygotowałem po części do tego, czekajcie, spadnę sobie. Au! Dobra, szybciuteńko, zamknijmy to, idźmy. Czekajcie, co ja mam. A, zobaczcie, ile gliny zebrałem ostatnio. Nie wiem po co mi, ale powiem wam, na razie przyda się. Na razie może ją, nie wiem, do przepalenia. Fuck. Pusta skrzynia, gdzie jest jakaś? No dobra, może gdzieś tutaj, no nie wiem, tu jest coś. Dobra, na razie wrzucimy do tutaj do kamienia. Później to trzeba przepalić, później się to pobawimy tym. Na razie nie ma czasu na to, jedno drewienko mi zostało. No właściwie to można wrzucić do drewienka. Mam trochę gravelu. O, więc na razie mi nie jest potrzebny. Tak sobie myślę. Tu są jakieś zboża. Tu jajeczko, tu sobie zboże zostawimy. Tu jeszcze kurczaczków parę mamy. A i 12 barwników mam tych czarnych. Dobra. Tak, tutaj. Dobra. Czego jeszcze będę potrzebował? Wiecie co, łóżko. Wbrew pozorom. Dawać mi łóżko. Ja sobie w szklarni na razie postawię, bo wiecie co, nie chce mi się ganiać. Kurde. Wiecie co? Ja wam coś powiem. No ten mostek wygląda bajecznie teraz. Powiem wam tak. Podczas budowania, chyba sobie weźmiemy, przyspieszymy filmik. Powiem wam tak, nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem, czy dobrze wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Tutaj mamy skrzynię, już zebrałem trochę śniegu, byłem tam na zimie. Szkło przetopiłem, latałem tam taką kurna... Tu gdzieś górka była, już jej nie ma z piachu. Dirt, no to przyniosłem ze skrzynek, wiaderka sobie zrobiłem, no i kamienne płyteczki ewentualnie, jak będzie trzeba wykończyć. Tak myślę. No dobra. A sobie szybciutko tutaj postawimy. No, oj, trzeba już zboże zaraz zebrać. No dobra. Na razie sobie postawimy łóżeczko. Moi drodzy, weźmiemy sobie... Tak, wezmę sobie... A, wezmę wszystko. Oj, dirt jest ważny. Trzeba sobie jakąś drogę, kurde, tutaj robić. No i co, moi drodzy? Teraz będzie ogólnie rzecz biorąc. Bez komentarzu puścimy sobie muzyczkę. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Więc trzymajcie kciuki. Trop bien démodé, aussi mal coiffé qu'écrasé, j'entretiens ma gueule négligée. J'esquive conseils et préjugés, défilés, dégueulés, télé, de fashion victime décalquée. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller, je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée, je veux retrouver tous les miens. Vernissage et cocktail toute la nuit, la mode et le design en folie, j'suis comme un ovni dans Paris. Le ringard bouseux que je suis, perd son temps pour des conneries, urbanité, quelle maladie. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller, je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée, je veux retrouver tous les miens. Pas de religion, pas d'addiction, pas de drogue et de la course au pognon, pas perdre mon temps pour des ronds. Encerclé de vicieux moutons, ligoté dans la fosse au lion, j'ai peur de devenir aussi con. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller, je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée, je veux retrouver tous les miens. Délirante planète, j'attends qu'on
vienne me réveiller, je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qui est devenu la terre dégénérée, je veux retrouver tous les miens. Thank you.
I jesteśmy z powrotem, moi drodzy. No, tyle by było, jeżeli widzę, chodzi o budowanie szklarni dzisiaj. Dlatego, że... No jak wam to powiedzieć? No kurde, zabrakło szkła! Zobaczcie, udało mi się postawić jedną szklarenkę. No ale drugiej niestety już nie. Tak się zastanawiam, co tutaj zrobimy w jednej... Jedną już tą wykończoną możemy ładnie ustawić. Tutaj widzicie, powiem wam, strasznie szybko, łatwo się rozwala, kurde, te bloki śnieżne łopatką i trzeba naprawdę cholera uważać. O, to zostawiam dircika. Tak, co ja tutaj mam zamiar zrobić? Wiecie co? A zróbmy... niech no ja pomyślę. Gdzie, ile wejście musi być? Raz, dwa, trzy, cztery... i 5. 5 z jednej, 5 z drugiej. Czyli... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. I z drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Śnieg na szczęście nam został. Co tu tak jakoś krzywo? Aha. Noc, idzie noc. Pięknie śpiewam. Wiem, nie musicie mi mówić. A, dobra. Czyli tak, aha, bo musi być dwa, czyli tutaj jeszcze po tej stronie. O. Okej, czyli tak, jeżeli byśmy chcieli, to jeden, dwa. 3, 4, 5, 6, 7. Idealnie, słuchajcie. A co idealnie, to zaraz zobaczycie. Okej. Tu sobie zrobimy po prostu farmę trzciny, bo trzcina, wiecie, przyda mi się na książeczki jakieś bym zrobił. O kurde, wypadałoby, ale to z tamtej strony pójdę. Zapomniałem, wiecie co, podmienić tutaj. Dupa nie idealnie. Coś mi tu nie wyszło. Znaczy z tamtej strony. A jakby... Poczekajcie, trzeba policzyć. Tak. To są źródełka wody. Teraz by było idealnie, no. Ojejku, malutki bądźik, maluteńki. Poza tym wiecie co, dlaczego ja się w ogóle wziąłem za farmę? Uważam, że tak, potrzebuję miejsca, muszę mieć to jakoś zaprojektowane. Bo, kochani moi, muszę sobie zrobić w końcu farmę wełenek. Tak, czyli po łowiecki trzeba lecieć. Dlatego, że moi drodzy, no kurde, pytaliście się, kiedy wykończę tą nieszczęsną podłogę w domu? A ja wam odpowiadam, może następnym razem. Więc, żeby wykończyć, ja potrzebuję wełenki. Fakt faktem... No, teraz może to fajnie wyjdzie. Fakt faktem, że muszę mieć... wełenkę, no to tak, ale wiecie co, bo mam, zebrałem ostatnio na podróży troszeczkę. Nie wiem, czy to wystarczy po prostu. Buu. Czy to ten piasek skopiemy. No, cały go skopiemy. Przyda się. Tu gdzieś woda płynie. Cholera, coś mi się zbagowała woda. Nie. Tarara, tarataratan, tak. I tu, tak. Tu niech sobie zarasta. Wiecie, no po co pustynię niszczyć? Nie można sobie piasek tu wydobyć. Dobra, starczy. Hop. Dobra. I druga strona. Dobra.
Ja wiem, mozolna robota, ale słuchajcie, to jest Minecraft. O, kopiujemy te kamienie. Kurde, wyszła jakiś czas temu ta wersja 1.2.5. Łopatki nie ma. Ale dobra, to już dokończymy łapę. 1.2.5. I nie wiem tak naprawdę po co mi ona. Na pewno przydałaby się na serwerze. Tak, to na serwerze, bo to dużo poprawia niby i tak dalej, ale w singlu po co mi? Dlatego nie używam, nie mam. I ja sobie tylko kopię. No ale summa summarum, zresztą fajnie zrobili, że jak wyszło 1.2.5, to można normalnie wejść na serwer, który ma 1.2.4 i odwrotnie, wiecie? Są kompatybilne. A nie wiem czego tutaj... wiecie co, fuck, trzeba iść po tą łopatkę. Że ja nie pomyślałem, byłem na górze. Od razu wezmę gravelku trochę. O, gravelek. Dlaczego ja chodzę po tym? Zamiast chodzić jak człowiek, o tak. Cholera. No patrzcie. No, wykończymy sobie jedną szklarnię. Już mi się zaczyna podobać. Będzie taki malutki kompleksik szklarniowy. Natomiast obok... Kto postawił tego dieta? Pewnie ja. Czekajcie, po co ja? Po gravel, tak? Gravel. Gdzie ja gravel wrzuciłem? A, tu. Wezmę o wszystko, bo była nóż widelec. I po co ja tu przyszedłem? Po łopatkę. Dajcie mi żelastwa. Wezmę dwie, zrobię. Patycki. Gdzie są patycki? O, akurat mamy na... O. Co ja zrobiłem? Boż, jak się człowiek śpieszy, to tak jest. O. Dobra, patycek jeden tutaj do środka. Każdy patycek się liczy. Niektórzy się pytali, czemu ja tak pomieszałem razem z tymi craftboxami. Po prostu jest to fajne, bo to szybko jest dostęp, a nie muszę gdzieś biegać. Jupi, ojej. No, ładnie, podoba mi się. No. A na koniec odcinka to ja wam pokażę, co byśmy tam zrobili. Kurna, mogłem po trzcinę iść. No, w mordę. A tu mamy trzcinę już. Dobra, chodź tu. Trzcina. Ale tradycyjnie, moi drodzy, kochani, pierwsza lekcja na dzień dzisiejszy. Nie niszczymy całej trzciny, zostawiamy ją tak, jak naturalnie była. Pozwolimy jej odrosnąć. Ponieważ nie niszczymy środowiska tutaj naturalnego. Tak samo z drzewkami, sadzimy je ponownie i tak dalej. No, przynajmniej ja tak lubię. Dobra, od razu, skoro już mowa o gravelku. No, teraz to inna robota. O. Zrobiłem odstęp pomiędzy szklarniami 1. Tutaj będzie woda płynęła. Dlatego, że no nie mogę tego załatać, bo tutaj są na farmy. Poza tym fajnie wygląda, jak to jest rozdzielone. Oj. Dircik. No, chodź. O, no. Dobra, wypełnimy sobie gravelkiem. Nie lubię, jak mi to dziadostwo spada na głowę w kopalniach, ale poza tym fajne jest. Poza tym właśnie, bo ja wam nie mówiłem. Ja ten teren tutaj, o, tak jak widzicie, zasypałem, bo to była taka bajorko, takie na jeden kratki. A zrobimy sobie do końca, żeby łatwiej było chodzić. Dobra, a resztę dircik. Oj, jeszcze tu. Dobra. A resztę dircikiem, o. Ej, nie wpływaj mi tu. O. I wiecie co? Tak myślałem, czy to obniżyć tak jak tutaj. I chyba obniżymy o jedno. Kurczę, bo to byłoby fajne. Tutaj będzie za wysoko. No to jedziemy! Jedziemy z łopatką! Dobra łopatka, nie żła! Nie no, wiecie co, ale tak naprawdę to taki robot, to jestem głupi, powinienem sobie diamentkę zrobić.
co od razu pozamieniamy. No nie! Zamienił stryjek siekierkę na kijek normalnie. Dobra. Tak, i tu będzie. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I tu będzie. Nie, źle mówię. No co wy, no. A raz, jak to było? Tu. O. Dobra, zostawmy ten piasek już w spokoju. O, tutaj muszę go zamienić tylko, żeby ta traweczka mi porosła. O. I tu kanał. To samo zrobimy tutaj. Oj, jak znosi. Tam jeszcze. O, to trzeba uważać, bo to jest ten kobel. Pamiętacie, jak kopaliśmy? Dobra, na razie tu zostawimy tak, jak jest. Tu trzeba zamienić znowu piasek. Boże, jakie wykopalisko zrobiłem. O. A tu weźmiemy, robimy kanał. No bo zobaczcie, ile tony dirta mam. Oj, noc się zbliża. Miecz, mamy miecz. Budujemy w nocy, ja to pierwszy. Kill off. Szukałem grawelku. Proszę, mamy grawelek. I kurczak. Oj, trzeba to oświetlić, czekajcie. Czy nie chcę mieć za szybko kolegów? Pamiętajcie, w Minecrafcie jak budujecie, jeżeli budujecie w nocy, plac budowy musi być co? Oświetlony. Bo później kumple przyjdą i będzie lipton. Dobra, starczy chyba, nie? Tam już są. Dobra. Wracamy do roboty. Mam nadzieję, że państwo creepa nie przyjdą. Byłoby niefortunne wydarzenie. No. No jeju. No dobra, powiedzmy, że. Skąd on? O ty kurde, fiotku jeden. Ty no ale... Tu? Tak? Może z sufitu zleciał? Dobra. Nie przejmujemy się, jesteśmy odważni. Tak, tutaj sobie porobimy te kanały nawowe. Zamienimy piaseczek na... O, dircika. Ładnie. Beautiful. Beautiful. Tylko mógłby ten cholera szybciej rosnąć. Ojoj. Dobra. Szybciej trawa mogłaby rosnąć. O. Wiecie co, ja to zetnę do końca. Oczywiście gapiąc się, czy coś nie tam nie łazi. No wiecie, jak to jest. Kaszanka potrafi się dziać. Oczywiście w następnym odcinku, moi drodzy, weźmiemy sobie... mam drugą. Weźmiemy sobie, wiecie co, dokończymy tutaj. Te moje fabryki dobroci. Niech się oświetla. I powiem wam tak, wypadałoby poszukać owieczek.
zrobić jakiś płotek na razie, pościągać ich, to bo kurde będzie potrzebna wełenka, tym bardziej, że mam pewien projekt fajny. Tak się zastanawiałem i wymyśliłem, jak zrobić spawnera. Pomogliście mi troszeczkę w tym, bo tam jedna z osób mówiła mi, że ooo, zrób w piramidzie. Wiecie co, nie chce mi się budować, o Jezu, ile piachu, budować piramidy, ale sam pomysł w sobie jest genialny. Bo zobaczcie, wybudować jakąś budowlę, a dla niepoznaki w środku zrobić spawnerek. Tylko do tego będę potrzebował, o dziwo, trochę wełny, trochę dużo wełny. Kuźwa, jak to wygląda beznadziejnie, no. Ile tego piachu? Więcej was matka nie miała? I jeszcze raz, seryjnie. Seryjny zamieniacz piachu. Dobrze brzmi. Prawie jak się pluska, patrzę, nie ma nic, nie ma nic. Halo. No dobra. Oj, nie tam. O. Dobry. Tak wygląda, słuchajcie, dzień mój w Minecrafcie. Oprócz... O Jezu, co ja robię? Jaki fail? W ogóle co jeszcze? Może stone'a wstawię? Ziombi! Kimu w oko? O, ciemno! Stanowczo za ciemno? No dalej, dalej! Płyńżesz w mordę, no! O! Dobra. Tutaj też to wymieniamy. No wiecie, to taka kosmetyczna robótka, ale być musi, nie? Okej. Śniegu, śniegu, dajcie śniegu. Oj, śniegu brakować zaczyna. Mam nadzieję, że wystarczy. Już nie chce mi się lecieć. Wiecie, jakie jest uporczywe kopanie tego śniegu w zimie? Kurde. O nie. O nie! Ty! No nie, no super, mam... trzy kostki. Nie, gdzie one są? Tu są. Ciekawe, bo nie pamiętam, w skrzynce coś było? Zobaczcie, gdybym nie rozwalił przez przypadek, to bym miał do danego dokończenia. W mordę jeżdża. No jak nie urok, to straczka, uwaga. I mamy śnieg. Co ja płaczę? Co ja patrzę, co ja patrzę? Dobra. I tak się kuźwa zastanawiam, co dalej. Patrzymy, nie ma kripusiów kochanych. Buziaczków. O, to skopiemy. To no nie, 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 nie. Tutaj być musi. O! Tak. Tam widzę ładnie już trawka za, trawką zarastają mi zagonki. Wiecie co, właściwie to już można by... wiecie co, sobie zrobimy tutaj... takie prowizoryczne jeziorko. Cholera, zostawiłem w skrzyni. Szybko, szybko! Nie zauważył mnie. Powiedzcie, że nie zauważył. Nie zauważył mnie. Kurna, gdzie tu jest woda? Ale tak, gdzie nie ma tych dziadostw. Tu. A zresztą ja tu mam. O, mogę teraz wybrać. O. Dziady. Oj, odejdź. Nie zauważył. Teraz to mnie zauważył na pewno. Na bank. O! Ty co on robi? Ty jaki głupi? Drugi tam po lewej. No dobra, walić ich. Róbmy to, co trzeba.
Przyczaił mnie. No i co, głupku? Aha, z piruetu i z półobrotu. What the fuck, co ja mówię? Dajcie wody, dajcie wody. O, miałem gdzieś trzcinki, 5 sztuk. Jeszcze pewnie jest w magazynie na górze, ale wiecie co? Nie idę tam. Tam biją. Dobra. Poczekamy, aż się rozjaśni, już nie będę ryzykował. Najważniejsze, żeby nie kopać tyłem do tych dziadów. Bo oni to wykorzystują, wam mówię. No, czy bądź przeklęty, czy tam jeb. Tak zaprojektowałeś creepery, że teraz są za inteligentne. Kuźwa, no. A się czaił, tam chodził, niby nie, niby wąchał kwiatuszka, kurde. Wąchał kwiatuszka sobie gdzieś tam i wiecie. Nibyście ma, dobra, tak, mnie tam nie ma. A w pewnym momencie, jak mnie kurna wyhaczył, to wiesz. O, kolega w wodzie. Cześć, kolego. Oj, nie. Naraz. O. Co tu ja zrobiłem? Tu jeszcze. Dobra. Żelazo! No, jedna sztuka. Ale zawsze jedna sztuka więcej. O. No. Kurde, dupek jeden musiał do tej wody wejść, on teraz nie zginie tak łatwo. No nie, w ogóle to... W ogóle ta polana jakaś nawiedzona, słuchajcie. Haha, gin, gin, buraku. Gin, jak ci mówię. Zginął? Wiecie co? Ręce mi opadają. No popatrzcie, stanął idealnie w cieniu tego... tego... mojej szklarni i stoi. Pomogę ci wyjść. Tam pajączek. Uczy się pływać. Jezus. Wiecie co, ale tak naprawdę to tak. Tak się jak zawsze zaczynałem grę w Minecrafta, jak potrzebowałem rzeczy, to wiecie co, to zaczynałem od poszukiwań spawnera tego, szkieletów. Dlatego, że robiłem sobie taką pułapkę na nich. I robota szła pięknie. Natomiast teraz się człowiek rozbestwił, cholercia, teraz to wiecie, takie wielkie mob grindery, te sprawy. Chociaż one są bardziej skuteczne, no ale... No ale wody teraz trzeba. A? Podaj wodę, daj mi wodę, hej! Dobra woda, nie jest zła woda, hej. No rośnijcie trzciny moje. Czemu te pieprzone trzciny nie rosną? Ciekawe, ile jeszcze mamy u siebie w domku. A? Tak, 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 to pan tik, tak. Ojeju, zepsułem wodę. Oj, oj, oj. FPS-y mnie nie, dzisiaj nie kochają, nie kochają mnie. O nie, 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 nie. Tak czasem przycina, że o Jezu. Nie wiem, czy to widzicie. O. Miodziuchno, miodziuchno. Oj nie, tu się z brzegu nie bierze. O. Pyk. Oj, glowstona nie wziąłem, bo by wypadało od razu oświetlić dróżkę. Pięknie.
Bo wymyśliłem, słuchajcie, tak jak mówiliście, naprzeciwko farmy zbożowej po tamtej stronie będzie farma melonów. Tak, 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 macie rację. A obok jeszcze mi się przyda taka, wiecie co, faremka kaktusów. Właściwie fajnie, bo wiecie, no tak latać po tej pustyni jeszcze a w nocy albo coś, kuźwa mnie zaciuka. A tak to sobie bezpiecznie mogę tu przyjść, tu będzie oświetlone, wszystko fajnie. Ta woda w ogóle jakoś dziwnie pływa. No i Lux Majones, słuchajcie. Więc pomyślałem, czemu nie. Oczywiście tam, gdzie będą melony, będą i dyńki, no bo wiecie, mamy troszeczkę tego terenu. Dyńki się też przydadzą, może jakieś oświetlonko walniemy, zobaczymy, dobra. Odłóżmy wiaderecko. Potrzebuję pół płytki, to też odłóżmy. I drugie pół płytki, dobra. O, lubię tak, ponieważ nie, wiecie, można sobie chodzić spokojnie. I co jest najważniejsze, że mi tu trawa nie rośnie, no ale dobra, trzeba będzie poczekać. A najważniejsze jest, moi drodzy, to, że nie wpadam do tej cholernej wody. Nie lubię wpadać do wody w Minecrafcie. O tak. Znaczy, o nie, właściwie no. Tum, 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 tum. Właśnie, nie powiedziałem wam, jakie zadanie na dziś mamy. Zadanie na dziś, bo miałem parę, tylko kurde, nie wiem które, wiecie co? Żebyście mi podpowiedzieli. Zresztą zaraz wam pokażę. O, poczekajcie. Tutaj za tą farmą. Ła! Czekajcie, już zakopię to, bo to już mi niepotrzebne. O, oj. Laguje, laguje. FPS-y! FPS-y! Dobra. Tutaj zasypię tą wodę. O tu. Tam wydobywałem jeszcze glinę, ta dziura taka o tutaj. I słuchajcie, tu taka fajna łączka jest z górką. Ja bym zrobił takie wielkie, ale słuchajcie, bo lubię wielkie pole, ogrodził je drewnianymi tymi podkami, aż pod dżunglę, aż tutaj z kwiatuszkami czerwonymi, o. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś nory, nie. I słuchajcie, ogrodziłbym tutaj przy rogu, teoretycznie można by postawić taki budyneczek gospodarczy i tutaj zaciągnąć owce. I teraz pytanie dla was. Widzieliście różne projekty, z czego chcecie, bym, jakiego materiału bym wybudował te gospodarcze domeczki. Budowałem z różnych rzeczy w swojej historii, budowałem od drewna po cegły ze śniegiem, fajnie to wyglądało. Zresztą widzieliście pewnie w serii mojej Sen na Jawie, tam mam cały taki kompleksik. No ja tutaj będę potrzebował oczywiście takiego kompleksu, bo no wiecie, świnek może nie potrzebujemy, bo świneczkowo mamy zarąbiste tam daleko w górach, ale na pewno będą potrzebne jeszcze krówki. I niektórzy się zapytają, no po cholerę tracić materiały na takie duże jakieś ogradzania i tak dalej. Moi drodzy, lubię jak zwierzątka humanitarnie mają dużo miejsca do biegania. O, tak jak wiecie. Każdy lubi, jak jest duże miejsce. O. Dobra, tu teraz tak. To bym pozamieniał, tylko tak. Czy tu idzie trawa? Trawa idzie. Tu mogę wyciągnąć. Wow! Woda! No tak, zapomniałem. Co ile tam było? Był glowstone? Kurna, nie widzę. Aha, na złączeniach. No dobra. Tylko, że tutaj nie da rady. Dobra, to wiecie co? Tu glowstonik, tu... za często będzie. Dobra, będę później myślał, jak będę zamieniał. O. Trawa sobie idzie. I po łopatce. Hop-siup. Lubię w tym texture packu te półpłytki, słuchajcie, bo zobaczcie, one wyglądają jak takie płyty kamienne fajne. Wiemy. O, w mordę. Tu nie możemy kopać, zobaczcie, bo widzicie, trawa nie doszła. Szkuźwa. O, mam pomysł. Później jak wyciągniemy ten klocek, o, niech ona idzie sobie tu. O,
Ej, gdzie są pupłytki? No szybciutko, szybciutko pupłytoczki. Położymy pupłytki i kończymy na dzisiaj. I napiszcie mi, czy chcemy kurnik robić. O, właśnie. Uwielbiam kureczki w tej grze. Są świetne. No nie no. Czekajcie chwilkę. Teraz sprawdzimy. Jeszcze można nagrywać. Jeszcze chwilę. Wiecie, mam ograniczony pojemność dysku, więc... Może się to kiedyś zmieni, jak łaskawie trochę po rzeczy ponagrywam. Albo powyrzucam, no wiecie, różnie bywa, nie? O. I do samego koniuszka. Okej. O, już trzcinka rośnie. I tu też. O. Tara! Fajnie, nie? Patrzę, czy tu wszędzie trawa. Tu jeszcze trawa nie dojdzie. O. Tu. Niech sobie idzie. Rozświetlimy trochę. O. Cyk. I lecimy, bo już noc idzie, idzie noc, naciąga noc. Co ja tu zrobiłem? Jeszcze nie skończyłem wejścia. O, zresztą szkła nie mam, nie wiem czemu, nie wykończyłem tego. W następnej części szybciutko dokończymy budowlę. Wiecie co, to ja już może poza kamerą. Wiecie co, napiszcie mi, czy w następnym odcinku kończymy budowlę tamtych dwóch jeszcze szklarni, tak jak dzisiaj, i je wykańczamy w środeczku. Czy już bawimy się w inne rzeczy, czyli na przykład ja to poza kamerą wezmę, wybuduję. A ten, a... Oj, oj, jedzonko. No, poza kamerą. O, fajnie. Czekajcie sobie, wiecie co, postawię. O. No fajnie to wygląda, jeszcze oświetli w środku, ładnie będzie uprawiane. Natomiast tak, czy w następnym odcinku mam kończyć, czy poza kamerą? To bym wielką prośbę miał napisać. I napiszcie mi oczywiście, co myślicie, z jakiego materiału wybudować te budyneczki gospodarcze. A to, co chcę ogrodzić, to zobaczcie, o tak. I tam nie wiem, czy zasypać to jeziorko, czy zostawić, a może zostawić takie naturalne. Tak i tak, takie wielkie pole, żeby owieczki miały chodzić, gdzie chodzić. Oczywiście zrobimy sobie statko, tak powiedzmy, z 50 owieczek. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że nie przynudziłem. A oczywiście zapraszam na następny odcinek później. Oczywiście co, komentujcie, podpowiedzcie mi co dalej. No i oczywiście subskrybujcie i trzymajcie się cieplutko. Do następnego, hej!